Nigdy nie restaurowany, bardzo dobrze zachowany, bo przecież jest to 58 rok. Myślę, że wiele osób z tutaj obecnych Państwa pamięta jeszcze, a może nawet ktoś w swojej szopie jeszcze gdzieś taki bądź inny ma, posiada. Najsłynniejszy samochód w historii automobilizmu i zaczęli produkować samochody. Tutaj kilka egzemplarzy, także będziecie mieli. To jest LED. Poza tym, który widnieje na tym Kiedy wyprodukowano? Made me. To jest troszeczkę inny. Pojemność. Ale jeszcze był admirał. Admirał mógł mieć inną budowę, bo admirał był bardziej luksusową wersją kapitana. Przepiękny. Kapitan jest piękny. Jedno i drugie miały. Tak, że wie pan, ta historia, kiedy człowiek się bawił, a potem to było stare, wstyd było jeździć. Janusz, MT-16 Dniepr. Odegrałem się za to. Tam jest znak. Tu zaraz dotrafię. Pani do końca lat 20. Dlaczego? Dlatego, że zajrzyjcie na super LEDowe reflektory. Super LEDowe. Niesamowicie dobra skuteczność wyświetlania drogi, a właściwie tylko po to one były, żeby ich było widać, a nie żeby oni widzieli. Kilka pojazd, bo to jeszcze nie był krótki samochód, automobil. Dziękujemy panu kierowcy z autobusu.